Witam Państwa. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować takie małe urządzenie, sprytne, czytnik kodów z komputera OBD2 w samochodzie. Ja go właśnie dostałem i trzeba by sprawdzić, jak to działa. Posiadam Skodę Superb i właściwie tam się wyświetla jeden błąd. Ja gdzieś go wcześniej sprawdziłem, ale zobaczymy, jak to wygląda. Pokażę Państwu po kolei czytnik w łapie. Najpierw wsiądźmy sobie do auta. Może to nie będzie do końca profesjonalne nagranie, ale chodzi o to, żeby pokazać, jak to wszystko działa. Odpalam auto. Ok, silnik odpalony. Jak widzicie, check engine się pali. Ok. Nie chcę tutaj, bo ten silnik mi nie wiadomo ile chodził. Tylko włączę zapłon. Odsunę fotel. Dobra. I tutaj co? Mamy końcówkę OBD2. Ja pokażę, gdzie ją wetnę. Tu niestety niewiele widać. Kurczę. No w każdym razie uwierzcie mi, że tam jest wejście na tą końcówkę. Na dole. Teraz muszę ją tylko sam wymacać. Ja już podłączę. Ok, podłączyłem. O! Dobra, podłączyłem i sprzęt się odpala. Co my tu mamy? Proszę. Diagnozę. Wciśniemy sobie OK. Co się wydarzy? OK, coś odczytał. DTCS in this echo. Czyli pokazuje jedynkę na czerwono. Czy że chyba znalazł błąd? Nie wiem. Wcisnę teraz OK. Weźmiemy read codes. OK. Pokazuje mi jakiś błąd. P261A. Szczerze mówiąc, rzeczywiście kiedyś w serwisie mi to sprawdzono. Rzeczywiście ten błąd potwierdzam. P261A. Za taką usługę w Skodzie zapłaciłem 130 zł. Dobra. P261A. Błąd odczytany. Nie wiem, teraz chyba weźmiemy cofnij. Nie. Teraz erase codes. Wciśniemy OK. To jest kasowanie kodów. No ciekawe. Are you sure? Clear. Reset emission related diagnostic information. Are you sure? OK. Ignition jest włączony, czyli zapłon. OK. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, pisze, że zostało skasowane. No to jeszcze, OK. Jeszcze raz weźmiemy read codes. Pisze, że auto nie ma żadnych błędów. No dobra. Wracamy sobie do mojego autka. Podciągnę troszkę fotel. Dobra, jeszcze troszkę. No i odpalmy go jeszcze raz. No proszę. Check engine zniknął. Ciekawe, nie? Wracamy do mojego urządzonka. Za cenę jednego wykasowania błędów w Skodzie mam urządzonko, które mi posłuży chyba na długo, długo. Także polecam.